Wysoko tam jest. Ale wczoraj był piękny zachód słońca. Dzień dobry, moi drodzy, w dniu trzecim z Wałbrzycha do Szklarskiej Poręby. Jest godzina 9:30, więc tak do 10:00 się ogarnę i mogę wychodzić. Postaram się dzisiaj trochę szybciej to wszystko zrobić. Szybciej ruszać, szybciej chodzić, szybciej wam pokazywać i być szybciej. Muszę uzupełnić też dzisiaj wodę, bo mam końcówkę. Zostało mi może pół litra wody. Przydałoby się znaleźć jakieś źródło. Standardowo ładuję swój sprzęt powerbankiem. Niestety pogoda nie pozwala na to, żeby wystawić panel słoneczny. Pogoda jest taka, nie za ciekawa. Dzisiaj nie będzie padać, ale no też nie będzie słońca. Cały dzień będą chmury. Jest fajnie, jest wiecznie. Wczoraj tam byłem też. Widać, że te górki bardziej takie wzniosłe są. Dlatego mi się ostatnio tak ciężko szło. A teraz będzie bardziej lajtowo z tego, co widzę. Nie będzie aż takich mocnych podejść chyba, chociaż to się okaże. No, na razie z Trójgarbu muszę zejść i idę w stronę miasta. Tam sobie coś zjem. No. Wrocławia stąd nie zobaczę raczej. Jest pięknie! Śnieżko, przybywam. Czy nie będę wchodził na Śnieżkę, będę gdzieś przy Śnieżce szedł. Nie wiem, czy gdzieś po tamtych górach kiedyś nie chodziłem, czy to nie jest czasem Pogórze Kaczawskie, albo gdzieś tam, no gdzieś tam te rejony to musi być. Jeszcze sobie postoję, pooglądam i będę schodził, bo zimno. A poza tym już za 15 minut powinienem ruszyć, za 15 minut jest 10. Dwie i pół godziny drogi zrobiłem. Chcę dzisiaj tą 30 zrobić. No, fajnie będzie, jak to zrobię. Póki co 10 minut przerwy, idę dalej. Zaraz biorę się, zdejmę z siebie to termo, to co nie potrzebuję i będę ruszał. Trochę mnie nogi bolą, piszczela mnie mocno bolą. Nie mam czemu się dziwić. Dawno nie chodziłem po górach i teraz właśnie tak jest. Ale jest pięknie. Niestety w Gostkowie nie było sklepu też, więc idę dalej szukać czegoś. Nastała pora, żeby się zbierać. Już się rozebrałem, tylko sobie jeszcze jem orzeszki ziemne. Żeby dostać trochę energii, zabieram kijki i wyruszam w tamtą dzicz w poszukiwaniu sklepu. Odpoczywam. Trochę jestem w plecy ze szlakiem, a jakoś to będzie. Jeszcze z 10-15 minut i ruszam. I przyspieszam, muszę sobie trochę odpocząć. Najważniejsze w takich szlakach długodystansowych to pamiętajcie, robić sobie przerwy. Bo czasami jest tak, że człowiek idzie, a zaraz zrobię. A później jest problem z nogami. Nie przeszedłem może z 200 metrów od Dino, już jest informacja. Kolorowe jeziorka w tą stronę. I browar Miedzianka też tamtą stronę. Zajrzymy na kolorowe jeziorka. Jak tu fajnie jest, jak nie ma ludzi. Nazwałbym je bardziej krwiste jeziorko niż purpurowe jeziorko. Od dna odbija się taki kolor czerwony. Albo taki mocny bordowy. Fajnie, to fajnie wygląda, to mi się podoba. Dalej będzie błękitne jezioro. To błękitne jezioro robi największe wrażenie. Nie poddaję się, jeszcze trochę. Ale podejście do góry było fajne. Zaraz będzie błękitne. A jest jeszcze dodatkowe. Piąte jeziorko, o którym nikt nie mówi. Jest to jeziorko czarne. To jest to jeziorko. Kolor jest spowodowany dnem. Minerałami z dna. Proszę, moi drodzy, specjalnie dla was jeziorko błękitne, najładniejsze jeziorko, które tutaj jest. Czy jest błękitne, musicie ocenić sami, dla mnie jest błękitne. Wyruszyłem dalej, zostawiam to błękitne jeziorko, jest najładniejsze z nich wszystkich, tak naprawdę.
I ruszam. Już 5,5 km zrobię i idę. Idę spać. Idę szukać noclegu tak naprawdę. 5,5 km i do spania. Nie sądziłem, ale znalazłem ostatni zielony stawik. Jest zielony. Bardziej zielony niż inne kałuże, które możecie spotkać na dworze, więc jest zielony. Jest wielka kopa. W sumie nie wiem, czemu tu przyszedłem. W sumie tu nic nie ma. Myślałem, że szlak będzie prowadził przez tą wielką kopę, ale jest odbicie na wielką kopę. Trzy osoby, z tego co wiem, spotkałem na trasie. Jedna pewna, która robiła, nie wiem czy ten szlak, ale która robi szlaki długodystansowe. Dwie inne przy kolorowych jeziorkach, nie wiem. Ale ta pierwsza osoba tutaj spała dzisiaj na wielkiej kopie. Ja tutaj niestety nie będę spał, bo jeszcze mam trochę kilometrów do zrobienia. Ale ładna miejscówka do tego, żeby spać. W ogóle chillowe miejsce, takie na górze. Jest nawet gdzie się rozłożyć, chyba by było. No, znalazłoby się jakieś miejsce. Dotarłem do miejsca, gdzie będę miał dzisiaj nocleg. Zrobiłem 29 km, nie 30, bo nie chciałem już schodzić w stronę miasta. Stwierdziłem, że tu będzie najlepiej. Jest płasko, mam w miarę ładny widok, a wiecie, 30 km czy 31 teraz zrobić, to bez sensu. Jutro to nadrobię. Póki co się cieszę tym, co jest teraz. Trochę się muszę rozmasować dzisiaj, bo 20-kilowy plecak się daje we znaki przez te parę dni. Ale podoba mi się tu, jest fajne. Zobaczcie sobie. Tak to wygląda z tej strony. Słonko już powoli zaczyna zachodzić. Z tamtej strony, gdzie za tą górą, jest śnieżka. Więc ja tam powinienem jutro już dotrzeć do Karpacza. Także jutro pewnie będzie Karpacz. Dzisiaj kolorowe jeziorka była, jutro będzie Karpacz. Widzicie, złota godzina już dla mnie, bo słonko zaraz się chowa za górą. Trzeba odpoczywać, trzeba się rozkładać i odpoczywać. Fajnie, bo też mam tutaj równo. Ostatniej nocy się trochę nie wyspałem, bo non stop z materaca zjeżdżałem, było trochę krzywo jednak i wiecie jak to jest. Z materaca zacząłem zjeżdżać, to mnie irytowało, ale dobra, już jakoś dałem radę. Pora się rozstawiać, coś zrobić do jedzenia. No to tak moi drodzy, już się ustawiłem z namiotem, idę powoli spać, do zobaczenia i widzimy się w następnym dniu szlaku z Wałbrzycha do Szklarskiej Poręby. Do zobaczenia, cześć!